Pokazywaliśmy wam, jak bawią się kibice. Pokazywaliśmy wam, jak można spędzać czas w Starych Jabłonkach podczas Mistrzostw Świata. Pokazywaliśmy również, jak ciężko pracują ludzie odpowiedzialni za doping i za prowadzenie tego dopingu. Dziś pokażemy wam coś, czego przez telewizję przekazać nie można, bo spróbujemy przekazać wam te piękne, unoszące się zapachy w tym miejscu. Miejscu wyjątkowym, bo jest to restauracja mistrzów. Przewijają się te aromaty. W tym roku jest koncepcja bufetowa, więc mnóstwo potraw, tak naprawdę dla każdego coś dobrego. Możemy sobie wybrać, po raz pierwszy mamy taką koncepcję, możemy sobie wybrać to, co akurat nam pasuje. Darek Strociński buduje ją na kilka dni i chwała mu za to. Po tych kilku dniach ona zostaje rozebrana, zostają wspomnienia i oczywiście tęsknota na kolejny rok. Przygotowaliśmy około 300 porcji dla 300 osób. W międzyczasie przygotowujemy na kolejny dzień. Dzisiaj robimy i kaczuszkę, i idzie fantastyczny karp. Idzie marynowana gęś z zimnych zakąsek, mamy świeży ser bunc. Wszystko przyjechało razem z nami z Małopolski. Bardzo proste. Nóżka kacza, wycinamy tą drugą kostkę, marynujemy, dajemy sól, pieprz, czosnek, tymianek, majeranek. Później razem wiążemy wykałaczkami, tak jak widzieliście panowie. Wrzucamy do pieca w niskich temperaturach, długo, ona się pięknie wytapia, robi się złota. Do tego przygotowaliśmy sosik. To jak będzie Dzień Kuchni Warmińskiej i Mazurskiej, to może zdradźmy chociaż jedno danie z karty dań restauracji mistrzów. No tak, Mazury, Warmia, jeziora, lasy, więc będziemy szli tym tropem. Nie może zabraknąć fantastycznych wędzonych ryb, nie może zabraknąć ryb z naszych jezior, nie może zabraknąć grzybów i na tych produktach będziemy opierali nasze menu.